To nowy rozdział w kardiochirurgii dziecięcej. Jeszcze w 2013 roku w tym remontowanym pomieszczeniu w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu pojawi się najnowocześniejsza w Europie aparatura medyczna. To dzięki słuchaczom Radia Z i Fundacji Radia Z udało się zebrać 5 milionów złotych, które urzeczywistnią ten projekt. To nadzieja dla setek rodzin, którym urodziły się dzieci takie jak te. Drodzy Państwo, zbliża się czas płacenia podatków. Nie zapominajcie o nas, kiedy będziecie wypełniać formularz. Wpłacajcie 1% podatku na Fundację Radia Z. Dzięki tym wszystkim wpłatom będziemy ratować życie dzieci, chorych na serce. Będziemy sprawiać, że będą radosne, zdrowe i szczęśliwe.